Smolenka. Uwaga! Rosja. 105 kilo, drodzy Państwo, żywych mięśni. Oto Max z Republiki Czeskiej. Brawo dla niego! Maxo! Maxo! Po drugiej stronie, proszę Państwa, placu walki. Nasi goście z Rosji, ich reprezentacja. Oto, proszę Państwa, Leszy Rosja! Your way. Oto, proszę Państwa, w tej chwili wielki finał i czekamy na piękne, sportowe i wczesno-średniowieczne widowisko. Patrzę na sędziów. 5 minut. Proszę Państwa, 5 minut mamy na rozstrzygnięcie tego pojedynku. Uwaga! I rozpoczęli na początku spokojnie. Widzę, że Rosjanin znowu ma taką taktykę głaskania troszkę Czecha. Czech odpowiada mu, a to całkiem przyjemne. Jednak nie. O, tak dziś nóżką próbował go poderwać. Nie udało się. To tylko wyczuwanie, zmiękczanie. Ale Czech widzę, że też takimi krabikami próbuje, proszę Państwa, wyczuć Rosjanina. Zobaczyć, gdzie są jego słabe punkty. Ten zastawia się. Widać, że to jest teraz w ich głowach. W tym momencie, proszę Państwa, powstaje taktyka, jak rozwiązać być może jedną szybką akcją ten pojedynek. Cały czas widzimy, że finał ten jest na bardzo wysokim poziomie taktyczno-umysłowym, ponieważ zawodnicy jeszcze się ze sobą nie zetknęli, można powiedzieć, drodzy Państwo. Niemniej nie lekceważmy tego teraz powoli. Widzę, że Rosjanin próbuje jakoś tak niżej złapać Maxa. Dobrze zauważył, że jego słabą stroną są nogi. No nie są takie piękne jak reszta ciała. Drodzy Państwo, widzę, że się uśmiechają. Teraz Ach sprytnie próbował go tutaj dojść za kosem. Państwo, tak? To z tym małpy można powiedzieć. Tak jak ale nie dajmy się zwieść temu, proszę Państwa, siedzkiemu nastrojowi. Oni naprawdę zaraz przystąpią do roboty. Przypomnę, że mają tylko 5 minut na to, żeby rozstrzygnąć pojedynek. Dawaj, Max, do boju! Jest po ciężkim pojedynku półfinałowym. Rosjanin, proszę Państwa, swojego przeciwnika też troszkę się z nim musiał naużerać, ale jednak udało mu się go pokonać. Niemniej nie była to tak długa batalia, jak w przypadku reprezentanta Czech, drodzy Państwo. Przypominam, pojedynek czesko-rosyjski, drodzy Państwo. Dawaj, Max, bez strachu! Że preferuje taki styl, powiedziałbym, ostrożny. Szuka gdzieś słabych punktów w obronie przeciwnika. Max ciężko stoi na nogach. Rosjanin próbuje, jak widać, teraz zaatakować go z parteru, wystrzelić, jak, proszę Państwa, taka kobra do góry, żeby go złapać. Na razie żadnej akcji nie widzieliśmy. To jest pasywny pojedynek. To jest zdecydowanie pojedynek pasywny. Teraz próbują złapać się za głowy. Sędziowie upominają zawodników, że nie można tak pasywnie walczyć. W końcu trzeba spróbować zaatakować. W końcu trzeba spróbować założyć dźwignię, spróbować przewrócić przeciwnika. Być może sprowadzić go do duszenia. Drodzy Państwo, tego na razie nie widzieliśmy. Na razie bardzo ostrożny pojedynek z jednej i z drugiej strony. Teraz zetknęli się głowami. Ciekawe, co do siebie mówią. Proszę Państwa, zapewne jakieś słodkie słóweczka po to, żeby zwieść przeciwnika. Proszę bardzo, ale są uczciwi. Połowa czasu minęła, proszę Państwa. 2,5 minuty, na razie żadnej akcji. Troszkę... Dawaj, Max, dawaj! Pasywnie, bo ja się teraz Max zaatakował, ale odrzucił swojego przeciwnika, nie rzucił nim o ziemię, nie założył, zainicjował jakiejś akcji, która by mogła przynieść zwycięstwo. Drodzy Państwo, widać, że zawodnicy są świadomi tego ciężaru, że są w finale, że mogą, proszę Państwa, wygrać albo przegrać. To może trochę onieśmielać, to może trochę wpływać na jednego czy drugiego. Teraz próba zahaczania ze strony Leszego. Ten bardziej aktywny wydaje się być w ataku. Niemniej nic nie dochodzi. Dawaj, nic Max, dawaj! Nie widzieliśmy, można powiedzieć. Maxu! Przypominam, że proszę Państwa, już około 3 minut walki minęło. Zostało tylko 2 minuty i tylko w tych 2 minutach zawodnicy muszą rozstrzygnąć, proszę Państwa, ten pojedynek. Jak widać, jeden i drugi skupiony. Teraz Leszy próbował złapać za nogi Czecha, wywrócić go. Nie udało się to. Czech skupiony, Leszy również teraz dopiero łapią się za głowę. Oj, to będzie próba mięśni, próba siły. Niestety nic z tego znowuż nie wyszło. Chyba chciał go przydusić, chyba chciał go złapać za głowę, założyć jakiegoś Nelsona, proszę Państwa, czy innych zapaśniczy. Nie udało się to w każdym razie i dalej jesteśmy taki świadkami takiego bardzo statycznego finału, proszę Państwa. O ile półfinały były bardzo gorące, bardzo w jednym przypadku długie, takie męczące, mocno. Co teraz przeciwnicy? Szczerze powiedziawszy, wygląda mi to jak
szachy zapaśnicze, jeżeli w ogóle coś takiego istnieje, to w tej chwili prawdopodobnie powstaje, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, została ostatnia minuta, 60 sekund. Teraz trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Zebrać siły i spróbować przeciwnikowi zrobić krzywdę. Ale odchodzą. Przypominam, zostało około 45 sekund do końca walki. Obydwaj sobie zdają z tego sprawę. Mimo, że pojedynek statyczny, być może uratował nas jakąś akcją. Na sam koniec upomina sędzia, że jest zbyt pasywnie, drodzy Państwo. Naprawdę nie da się wyłonić zwycięstwa. To musi być zdecydowana akcja. Ten, który będzie królem czcinicy, musi wykazać się, proszę Państwa, aktywnością. No i jakoś piękną, stroną akcją zapaśniczą. Teraz próbował Leszy podejść nogi Maxa. Nie udało się, ponieważ Max ma zbyt długie ręce, które chronią go, proszę Państwa, przed zakusami Rosjanina. Zobaczmy, co będzie się działo dalej. Ile zostało sekund? 10 sekund, proszę Państwa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszedł na ziemię! Ale czy sędziowie przyznają za to zwycięstwo w całym turnieju? Nie! Absolutnie! Jeszcze młodziec! Proszę Państwa, jeżeli to by była akcja kończąca turniej, byłbym nieco, powiedzmy sobie, nienasycony emocjami. To było poddanie, ale tak. Oczywiście widzieliśmy, że walka była wyrównana przez cały ten turniej. Proszę Państwa, oto oświadczenie sędziów, dlatego że ja nie jestem w stanie ocenić, kto wygrał. Jak widzieliśmy, oczywiście walka była przez całe 5 minut wyrównana, ale... Ale w ostatniej chwili skuteczną akcją, skutecznym obaleniem zdobył punkty Leszy. W związku z czym... Nie, no bez przesady. Proszę Państwa, i tak oto po takim dosyć statecznym pojedynku zwycięzcą całego turnieju zostaje Leszy z Rosji. Jeszcze raz ręce do góry, gratuluję. Tak, proszę Państwa, oto on. Brawa dla niego! Proszę Państwa, a oto zaprezentuję tego, który zrobił jeszcze takie tradycyjne, wczesno-średniowieczne radości. Proszę Państwa, gdzieś mi tu umknął zdobywca drugiej nagrody. Chodź, Maksie, chodź tutaj, pokaż się do publiczności. Chodź, bo, chodź chłopie, bo żeś się nawalczył tyle. Proszę Państwa, oto ten, który zdobył drugie miejsce. To jest wicemistrz Max, Republika Czeska. Proszę jeszcze pana, który... A, trzeciego miejsca nie ma. Proszę Państwa, to były emocje sportowe. Ja wiem o tym, że ten finał, myślałem, że będzie przebiegał troszeczkę inaczej. No ale tak jest w sporcie, proszę Państwa. Czasami półfinały na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej są fenomenalne, a finał jest po prostu taką grą taktyczną, takimi szachami. Tutaj mieliśmy tego dowód. Drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o turniej. Oczywiście zostaną nagrodzeni o godzinie 17 na scenie nagrodami.